Za bogatą gamerką podążają tłumy fanów. Jaki fajny kostium! Biedna gamerka może tylko pomarzyć o takiej popularności. Jestem wielkim fanem Sony Knife. Podpiszesz dla mnie plakat? To moja szansa! Jasne, że tak! Ach, też jesteście fanami Sony? Jest moją ulubioną postacią! Wyglądasz jak ona! Oznaczcie mnie na socjalach, kochani! Zamieniliście mnie na tę nudną staruchę? Nie macie gustu! Muszę przyspieszyć, już prawie jestem! Nikt mnie nie dogoni! Wow, nowe BTA 6 jest ponad wszystko inne! Ile tu drogich rzeczy! Ach, myślałam, że nie ma nikogo w domu. Czy z nią wszystko w porządku? Nawet mnie nie zauważyła. Wow, to wersja beta nowego BTA 6! Myślałeś, że przede mną uciekniesz? Na co się patrzysz? O, grafika jest klasa! Zawsze to samo. Muszę was zrestartować. Muszę lecieć! Nie tak szybko! Co to było? Jesteś głodna? Nie przeszkadzaj mi w grze tymi głupawymi pytaniami. Jaka fajna lokalizacja! Teraz łatwiej się wciska. Naprawiłam to! Wow, BTA 5 z taką wielką zniżką. Ale po co mi ono? W ogóle mnie nie interesuje. Biedna gamerka nie potrzebuje symulatorów. Jej życie wygląda jak gra. Hej kochani, jakie mamy dziś plany? Mamy nową misję. Niech się rozgrzeje. Gotowe. Co myślicie? Nie jest super? Ekstra, jak zawsze. Chodźmy na podbój tego miasta. Ona jest taka fajna. Czas odkryć nowe ziemie i uzupełnić zapasy. Bogata gamerka ma wszystkie gadżety. Diamentowy kilof przyniesie mi szczęście. Teraz potrzebuję miecza. Dalej! Ach, mogę coś zbudować. Ten klocek mi się przyda. Dziękuję. To pójdzie w górę. Ach, to tylko zwykłe pudełko. Biedna gamerka może sobie tylko wyobrazić wirtualną rzeczywistość. Mam nadzieję, że mój ekran się tu zmieści. Służba, przynieś go. Postaw go tutaj. Wow, jest wielki. Muszę je zsynchronizować. Świetnie. Miejsce do gry bogatej gamerki wygląda bardziej jak kino domowe. Jeszcze trochę. Już prawie. Dam radę. Jeszcze dwa kroki? No dalej. Ach, powinnam była wziąć ze sobą słuchawki. Ostatni. Opróżnij kosz. O, gdzie ja jestem? Co to za straszne miejsce? Jesteś moją nową współlokatorką w celi? Nie, to jakaś pomyłka. Każdy tak mówi. Uważaj na swoje serce, bo jestem bezsilna. Może i wyglądam słodko, ale gram pełną parą. Nie, nie tam. Ach, wystraszyłam się. Halo? Robię dziś uroczyste otwarcie nowej farmy. Przyjdź proszę. Dzięki za zapro. Otwarcie farmy? Muszę się uszykować. Mam tak mało wpływów. Hej, przyniosłam sprzęt ze sobą. Co to za miejsce? Możesz się rozejrzeć. Farma jest całkiem duża. Po co ci łopata? Myślałam, że będziemy coś sadzić. Gdy bogata gamerka gra w wirtualnej rzeczywistości, biedna wyobraża sobie scenki w głowie. No dalej, otwórz zamek. Nie, znów mnie złapali. Jestem za wolna, muszę działać szybciej. Nieważne. Bogata gamerka zawsze ma pod ręką jakieś fajne gadżety. Najważniejsze to zachować spokój. No dalej, prawie udało mi się uciec. O nie, znów się przegrzał. Schłodź się, kochany. Przejdźmy tylko przez ten poziom. Wierzę w ciebie. Piąty poziom nie jest wcale trudny. Czy ja kocham koty? Te puchate stwory? Nie. Przestają mnie obserwować? Żartowałam. Zamówiłam nawet kocie słuchawki. Służba? To było świetne. Czego ona znów chce? Idę. Sytuacja robi się krytyczna. Proszę. Tracę widzów. Proszę wyjść. Widzicie? Kocham koty. O, przyniosłeś mi coś pysznego? Pięknie pachnie. Co to jest? To koci przysmak. Jaja sobie robisz? Ale to obleśne. A, znów żartowałam. I tak kończy się pierwszą.
Dlaczego nikt mi nie wysyła kasy? Dzielę się fajnymi wskazówkami. Lucy, co się stało? Coś cię zasmuciło? Nikt nie ogląda moich streamów. Ach, mam pomysł. Moim streamom brakuje słodkości. Jak wyglądam? Ślicznie. Tato, nie jedz moich rekwizytów. Ile mam widzów? Tego brakowało moim streamom. Najlepiej traktować laptopa delikatnie. Przecież wiem. Ups. Tę metodę wymyślił Sokrates. Dalej, do ataku. Moja gra jest o wiele ciekawsza. Jak śmią grać na mojej lekcji? Zaraz sobie z tym poradzimy. Ach, nauczyciel wygląda na wkurzonego. Mia, wracaj ze swojej wirtualnej rzeczywistości. A, przepraszam, przestanę. Oddawaj mi to. Ty też, Lucy. Nie, to gra edukacyjna. Zachowujecie się jak dzieci. Dopiero co ją kupiłam. To nic wielkiego. Naprawdę? To nie fair. Te okulary pewnie są drogie. Zostawimy je tutaj. A co to jest? O, jaki fajny dźwięk. Tak relaksuje. Wszystko wygląda na strasznie nudne. Ach, ten opis brzmi intrygująco. Chcę je spróbować. Wersja próbna? Nie, chcę doświadczyć pełnej wersji gry. Wow, od tak dawna czekałam na tę grę. Dobrze, że mogę ją wypróbować za darmo. Muszę tylko poczekać. Ale biedna gamerka ma tak stary komputer, że strasznie długo się ściąga. Download kompletny. Co? Wersja próbna się skończyła? Chyba sobie jaja robią. Dlaczego zawsze mi się to przytrafia? No dalej, rusz się. W czym rzecz? Dlaczego ekran się zamroził? Działaj, głupie pudło. Hej, zapłaciłam za ciebie duże pieniądze. Wystarczy, żeby cię naprawić? To nie zadziałało. Coś wymyślę. Pospiesz się, cudeńko. Nie, byłam pierwsza. Muszę zrestartować internet. Witam, kto tu jest szefem? A, czym mogę pomóc? Internet z waszego łącza jest za wolny. Mogę wykupić całą waszą firmę. Proszę. To dobra kasa. Wszyscy jesteście zwolnieni. Gdzie idziecie? Co z internetem? Nareszcie to znalazłam. O, jest pajęcza sieć. Boję się pająków. Czego się nie robi dla gier? O nie, chyba zupełnie go popsułam. To nie strzelanka, ale może być. Zwolnij przed zakrętem. Wymyśliłam coś fajnego, żeby podłączyć się pod neta sąsiadów. To idealnie proste. Lucy, potrzymaj proszę. Nie, dlaczego ja? Wpadłam w pułapkę. Moje miejsce do gry wygląda tak nudno. To wymaga upgrade'u. A, już wiem. Dla bogatej gamerki zamiana jej urządzeń do gry w złoto to żaden problem. Jak pięknie błyszczy. Wołałaś mnie? W czym mogę pomóc? A, też potrzebujesz aktualizacji. O, co zrobiłaś? Ten styl mu pasuje. Mógłby być idolem. Nie wyprzedzisz mnie, luzerze. Hej, znów się przegrzałeś. To nic, wiem co robić. I jak nowe. Gdzie ja byłam? Wygrajmy ten wyścig. Biedna gamerka gra na urządzeniach DIY. A bogata przywykła do rozrzutności. Nie potrzebujesz już tego? Wezmę to. Jest wiele sposobów, żeby rozwiązać to zadanie. Dasz radę. Lucy wysuwa się na prowadzenie. Uwaga, uczniowie. Patrzymy w książki. Palce mnie palą. Łapy precz. I tak mnie nie pokonasz. Dalej, Lucy. Muszę jakoś zwrócić ich uwagę. Już wiem. Już prawie. O, a kto to? Skąd on się wziął? Nie rozumiem, jak mógł obie nas pokonać.
Teraz będziecie mnie słuchać? Nauczyciel? To był pan? Niemożliwe. Kontynuujemy nowy temat. Podobał ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!